prasy wojennych zdarzeń. Chryste, co się stało? Wchodź szybko. Wyglądasz jak śmierć. Poczekaj chwilkę, niech się uspokoję. Nogi mi drżą, jakbym w maratonie biegł. No już, opowiadaj, bo tobie nogi drżą, a ja cały się niepokoję. Niemcy aresztowali w Jędrzejowie kilku ludzi, w tym naszych. Chryste, kto? Dzień dobry. O, te słowa akurat jakoś dzisiaj nie pasują. Nawet o tym nie pomyślałem. Więc już wiecie o aresztowaniach? Tak. A wiesz, gdzie ich trzymają? Już ich wywieźli w kierunku Kielc. 30 stycznia 1944 roku Niemcy przeprowadzili w Jędrzejowie aresztowania. Pojmano m.in. szefa referatu kwatermistrzostwa Komendy Obwodu Jędrzejów, Wacława Szwedowskiego. Wszystkich przewieziono do więzienia w Kielcach, ale już następnego dnia część z nich rozstrzelano w miejscowości Osowa. Łącznie Niemcy zamordowali tam 24 osoby. Panie kapitanie, wraca sprawa wysadzenia pociągu przez oddział Mariana Sołtysiaka Barabasza. Jak to wraca? Akcja miała miejsce 1,5 miesiąca temu. Jak to pani połączyła? Nie ja. Proszę posłuchać raportu. Po akcji wysadzenia torów na odcinku Miąsowa-Sopków przez oddział Barabasza gestapo jędrzejowskie przeprowadziło w dniu 30 stycznia akcję odwetową, aresztując wielu mieszkańców Jędrzejowa. To raport z Jędrzejowa, rozumiem? Tak jest. Ciekaw jestem, jak oni połączyli te dwa wydarzenia. Jędrzejów nie miał nic wspólnego z organizacją akcji wysadzenia pociągu. Ale aresztowani zostali rozstrzelani niedaleko od miejsca akcji na pociąg. Teraz rozumiem. Poskładano te dwa fakty i uznano, że aresztowania i egzekucja to odwet za działania partyzantów. Dokładnie tak. Nie mogę się zgodzić z takim rozumowaniem. Aresztowania według mnie nie miały nic wspólnego z akcją Barabasza. Niemcy w tym przypadku działali albo przypadkowo, albo ktoś im zdradził nazwiska osób z konspiracji. Nie mamy nic o tym w raportach i raczej nie ma się co spodziewać, że te okoliczności zostaną wyjaśnione. Co do samej egzekucji... Tak, Niemcy w jakiś sposób chcieli zaznaczyć, że to odwet za tamtą akcję. Taka przestroga, jak w innych przypadkach. Taka ich, przepraszam za słowo, rutyna. I jeszcze jedno. Niemcy raczej nie zdawali sobie sprawy, kogo aresztowali w Jędrzejowie, skoro od razu na drugi dzień zlikwidowali członka Komendy Obwodu Jędrzejowskiego. Ma pan zapewne rację. Mieli donos na konkretne osoby, ale nie była tam podana ich konspiracyjna funkcja. Wchodź szybko, zimno dzisiaj. To nie ma znaczenia. No, dla mnie akurat ma. Mieszkam tutaj, a nie mam za co drewna kupić. No to faktycznie problem, ale niestety mamy większy. Nawet mi nie opowiadaj, że znowu jakaś wsypa? Niestety tak. Kto? Wiem tylko, że wzięli Zbyszka Grabowskiego. Po minach widzę, że już wiecie. Tak, ale nie wiemy kto. Znaczy wiemy, że złapali Zbyszka Grabowskiego. Tak, czarny jest na gestapo. Wzięli też Adasia Grabowskiego i jeszcze trzech. Wszyscy z konspiracji. Nie, to nie przypadek. Ktoś musiał zdradzić. 1 lutego 1944 roku nad ranem aresztowano 5 osób. Byli to Stanisław Białkiewicz Zaręba, Zbigniew Białkiewicz Świerk, Adam Grabowski Mocny, Zbigniew Grabowski Czarny i Stanisław Skowronek Pniak. Wszystkich osadzono w budynku gestapo w Jędrzejowie. Panie kapitanie, wiemy kto odpowiada za ostatnie aresztowania. Mam świeży raport. Zamieniam się w słuch, tylko proszę po kolei. Pamięta pan ostatnie aresztowania w Jędrzejowie? Pamiętam. Rozstrzelano ich pod Osową i mieliśmy... Nie wszystkich. Niech pani to powtórzy jeszcze raz. Rozstrzelano tam nie wszystkich aresztowanych. Jeden z chłopaków, widząc egzekucję, załamał się i zgodził zeznawać. A to sensacja. Kto? Henryk Blicharski, pseudosiwy, działał w składzie patroli likwidacyjnych referatu wywiadu. O kurcze!
To wszystko wyjaśnia. To on zdradził tych aresztowanych 1 lutego. Nawet nie chcę myśleć, co się teraz dzieje w Jędrzejowie. Czy oni w ogóle wiedzą, jakie nad nimi zawisło niebezpieczeństwo? Znają sytuację dosyć dokładnie. W budynku gestapo mają swojego człowieka. Nic o tym nie wiedziałem. Wie pani coś więcej? Panie kapitanie, nasze archiwum kryje wiele tajemnic. A oto jedna z nich. Proszę posłuchać. To ściśle tajne. Eugeniusz Adamczyk jest naszą wtyczką w niemieckiej policji kryminalnej w Jędrzejowie. No to wiadomości mają z samego źródła. No nie do końca. Policja kryminalna ma siedzibę chyba w tym samym budynku co gestapo, ale to nie znaczy, że ci ostatni dzielą się każdą swoją informacją. No racja. A pod jakim pseudonimem działa nasz człowiek? Najczęściej posługuje się pseudonimami Poleski i Wiktor, ale mnie najbardziej podoba się Wallenrod. Pasuje do sytuacji. Powiem panu jeszcze, że z racji swoich możliwości Adamczyk pełni w naszej organizacji funkcję szefa kontrwywiadu obwodu. Gdybyśmy mieli więcej takich wspaniałych bohaterów, łatwiej byłoby wykrywać niemieckie tajemnice. Czemu pani tak na mnie patrzy? Aha, jest jeszcze jedna tajemnica. Dopiero przy tej sprawie dowiedziałam się, że w niemieckiej administracji mamy jeszcze jedną wtyczkę. To pracownica starostwa, pseudonim Malajka, ale niestety nie znam danych. Jeszcze tego samego dnia z uwięzionymi w gestapo kontakt nawiązał Adamczyk. O wszystkim zameldował też komendantowi obwodu, którym był wtedy Stefan Gądzio, pseudonim Kos. Zapadła decyzja o zbrojnym odbiciu aresztowanych. Decyzja była podyktowana zarówno troską o los uwięzionych, jak również tym, że mogą oni nie wytrzymać tortur i w czasie śledztwa ujawnić nazwiska innych żołnierzy. Tak, wiem. Zamykam drzwi, bo jest zimno. Teraz to nie ma znaczenia. Co z chłopakami? Wiesz, co się dzieje na gestapo? Jak oni się czują? Uspokój się. Skąd niby mam wiedzieć? Co, zapraszają mnie tam? Nie to jest teraz ważne. Jak to nie jest ważne? To są nasi koledzy. Musimy ich ratować. Przestań gadać jak najęty i posłuchaj. Obyś miał tylko dobre wiadomości. Komendant obwodu zdecydował, że należy zbrojnie uwolnić zatrzymanych. No to wspaniale. Zbierajmy się. A ten znowu swoje. To nie wszystko. Mam najnowsze wiadomości. Już wiem. Idziemy rozwalić areszt. Co ty opowiadasz? Nic mu nie da się wytłumaczyć. Gada jak nakręcony. Obaj przestańcie. Sytuacja jest taka. Komendant nakazał siłą uwolnić aresztowanych, ale akcję wykona grupa dywersyjna z Wodzisławia. O nie! Ja nie będę siedział bezczynnie! Zamknij się i niech skończy! Oni nie są znani w Jędrzejowie. Nikt ich później nie rozpozna, nawet przypadkowo. My jesteśmy przeznaczeni do ubezpieczenia akcji. Początek o godzinie 19. Do wykonania zadania wyznaczony został oddział dywersyjny z Wodzisławia w składzie Józef Maj Balet, Jan Stępkowski pseudonim Michał, Władysław Trąd-Nowiecki Sarna, Jan Turek Kokota i Zygmunt Szykrznian pseudo Orzeł. Całością akcji dowodził osobiście komendant obwodu Stefan Gądzio Kos. Cisza taka, że aż wydaje się, że coś po plecach chodzi. Jak cisza, to dobrze. Zaraz się zacznie. Już 19:00. Niech ta cisza trwa jak najdłużej. A kto jest na drugim posterunku ubezpieczającym? Kos i Zola. Słyszałeś? Co? A, udawało mi się. Jak to wszystko ma być? Chodzi ci o akcję. Grupa uderzeniowa wejdzie od tyłu na podwórze budynku gestapo. Wiedzą, gdzie są przetrzymywani aresztowani. Mają ich uwolnić i chodu. No prosty plan. A ile rzeczy może się nie udać? Nie kracz. Pierwszy i jedyny strzał podczas akcji padł, kiedy grupa uderzeniowa dostała się do budynku. Postrzelono uciekającego gestapowca. Rozumiem, że pozostali zamknęli się i nie reagowali, gdy rozbito drzwi i uwolniono aresztowanych. Dokładnie tak. Trwało to wszystko kilka minut, po czym nastąpił odwrót. Dopiero wtedy bohaterscy Niemcy rozpoczęli strzelaninę, aby udowodnić swoim przełożonym, jak to bronili budynku przed przeważającymi siłami wroga. W tym czasie wszyscy nasi żołnierze byli już daleko od katowni. Pani Anno, jak tylko będziemy mieli chwilę czasu, zapraszam panią do restauracji. Musimy to oblać. Obawiam się, że do końca wojny nie będziemy mieli wolnego dnia.
Wysłuchali Państwo słuchowiska Radia Kielce Obrazy wojennych zdarzeń. Scenariusz i reżyseria Dionizy Krawczyński. Realizacja i opracowanie muzyczne Tomasz Tamborski. Wystąpili Mirosław Bieliński, Krzysztof Grabowski, Ewelina Gronowska, Przemysław Predygier, Adrian Wajda oraz członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Jodła.